Z okazji zbliżających się świąt para prezydencka spotkała się z polskimi żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej, policjantami i strażakami. Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań z najbliższymi. Wielu polskich żołnierzy nie zasiądzie jednak do stołu wigilijnego ze swoją rodziną. Będą stać na straży bezpieczeństwa naszego kraju. A właśnie ci, którzy czuwają, spotkają Jezusa, podkreśla administrator apostolski Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, ksiądz arcybiskup generał Józef Guzdek. Tamtej nocy, ponad 2000 lat temu, przyszedł na ziemię Jezus Chrystus, który powiedział o sobie: nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. I ci, którzy pozostali w strefie komfortu, w Betlejem, w Jerozolimie, nie doświadczyli spotkania z Jezusem. Tego spotkania doświadczyli ci, którzy czuwali przy swoich trzodach na przedmieściach Betlejem. Dzięki służbie naszych żołnierzy wielu Polaków będzie mogło spokojnie spędzić święta ze swoimi najbliższymi. Chcę razem z żoną na Państwa ręce, tutaj reprezentantów całej społeczności, ludzi, którzy pełnią służbę dla Rzeczypospolitej na polsko-białoruskiej granicy, ale też w innych miejscach w tym świątecznym czasie i będą wykonywali swoje obowiązki służbowe dla naszej ojczyzny i dla nas wszystkich, złożyć najserdeczniejsze życzenia i wyrazy ogromnej wdzięczności. Polacy doceniają poświęcenie i służbę żołnierzy, podkreślała pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Święta Narodzenia Pańskiego w tradycji chrześcijańskiej symbolizują nowe życie i odrodzenie. I to jest taki czas przepełniony miłością, przepełniony ciepłem i dobrem. Ja, dziękując również za Państwa zaangażowanie, za Państwa pełną poświęcenia służbę, chciałabym podziękować jeszcze za jedno. Przede wszystkim za Państwa bardzo dobre serce i za to, że wspierają Państwo lokalne społeczności. Para prezydencka złożyła życzenia także mundurowym, którzy służą w polskich kontyngentach wojskowych na całym świecie.